Nie, ja mówię. Dobrze, no to do widzenia. My jesteśmy TikTokerami, więc no, następne pytanie. Dobra. No dobra, to daj mi. Hap. Dobra, daj, daj. Ja to wezmę. O Jezus. Trzy, cztery. Dzięki, Znikają. Filip. Znikają Super po z ciebie, kilku brat. minutach. Muszę wyjść zajebiście. Hej, z tej strony Iza i Filip Zabielscy. I dzisiaj zagramy w Kołoplotka. No dobra, dobra, to dawaj ten pierwsza. No dawaj. Czego nikt nie wie o TikTokerach? Nikt nie wie, że dużo TikTokerów bardzo się nie lubi wzajemnie, a na filmikach udają, że się bardzo lubią i są przyjaciółmi i się kochają. A ja wiem też. Nikt nie wie, gdzie TikTokerzy są w danym momencie. O co w dzieciństwie kłóciliście się najczęściej? Ja wiem, ja wiem. Pamiętasz, jak miałeś takie pluszowe pająki, albo ja się strasznie boję pająków, i rzucałeś nimi przez cały dom, żeby mnie tylko dotknęły, a ja uciekałam i się na niego mega wkurzałam. Tak, i potem się skarżyła mamie, że ją straszę, a ja miałam. No bo on miał całą kolekcję, one były obrzydliwe. A nadal chyba je mam. Weź, fu, ja już do ciebie do pokoju nie przyjdę, ale. Najseksowniejsza postać na polskim YouTubie to? Ty pierwsza. Ale ja... Nie wiem, seksmasterka. Aż się rozgrzałam. Z TikToka bym od razu powiedział kogoś. No nie wiem, na przykład Olivia Nisztan fajna jest. I co, tak po prostu mamy coś wyznać? Uwielbiam zupę pomidorową. Yes. Nienawidzę sera. Żadnego. Moją idolką była Hannah Montana, a teraz jest Miley Cyrus. Szybkie strzały? TikTok. Mowa srebrem. Pochla smalce, te pająki, bo. Słony. Wieczór w klubie. Nos w sos. Pokażcie ostatnią wiadomość na Messengerze, którą do siebie wysłaliście. A to ja wysłałam o tym. A, ja wysłałam mamy. O tym plotku. To mamy pokazać do kamery, tak? Odpisz, no jasne, że chcę. I termin dobry, 6 luty chyba spoko. Czekaj, jest git, ale się boję i jaram. No. Moje wyznanie to, że rozjaśniam brwi od roku chyba, bo jestem naturalnie ciemną blondynką, a mam kompletnie czarne brwi i to wygląda źle, więc sobie rozjaśniam farbą mamy. Trudne sprawy. Słowo, którego nadużywać. Słowo, którego nadużywamy? XD. Nadużywam tego. Za dużo tego jest. Słuchajcie. No, w sumie to do ciebie mówisz. To prawda. Zadanie. Test Głodomora. O, coś dla ciebie. Przed wami 5 pytań sprawdzających, jak dobrze się znacie. Za każdym razem, kiedy udzielicie błędnych odpowiedzi, wylosujecie karną przekąskę, którą będziecie musieli zjeść. Jeśli mi dacie jakieś Zarobiste. Pająki... O nie, to będzie straszne. Dawajcie jakieś świerszcze, coś takiego. Chętnie spróbuję. Już wiem, że moja odpowiedź będzie głupia. 125. Ej, nie, myślałam, że będzie rok głupio. Rok temu tyle wyciskałem. Ja myślałam, że mniej potrafisz i że to będzie za dużo. Łyżka cukru. No to lajcik. O kurde, no nie, przepraszam, ja się sprzeciwiam, jestem na diecie. Ja tego nie zjem. Nie, ja mówię, dobrze, no to do widzenia. Czekaj, stuknijmy się, zdrówko. No weź ten, stuknij się ze mną. Zdrowie. No kurde, łoko. Łatwizna. O, jak ty się pomylisz? No tylko ty jesz to, co nam dadzą. Dobra, uwaga. Co pokaż. Dałaś? Ile? Co? Ty nie wiesz, że ja już mam 100 kawę? 105? Myślałem, że 95. Mój brat nie wie, że mi 100 kawę biło, no nie. Kostka margaryny? Ja nie wiem, jak to smakuje. To jest przecież to do smarowania chleba. Zajebiste. Po prostu. Kosteczka margaryny. Nie. No proszę nie, bardzo. Ja... No. No. Dobra. No dobra, to daj mi. Hap. Dobra, daj. Ja to wezmę. O Jezus. 3, 4.
No szybko, szybko, musisz, nie możesz tego przeżywać, musisz to połknąć. Jakie to jest obrzydliwe, bo... To jest takie kompletnie zgadywane, jeśli ja to będę miała dobrze, to to będzie cud. Pokaż. Ile? Pokaż. A. No co ty? Już mam 167, a nie 154. Chciałam najpierw dać 145. Teraz ja losuję, bo to po prostu jest... Chyba mam 167. Łyżka rodzynek, spoko, ja lubię rodzynki. Łyżka rodzynek? Ej, to zajebiście. Zajebista. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Dobra. Będzie źle na stówę. Dobra, uwaga. 3, 4. Pokaż. Kebab. Chciałam napisać pizza i napisałam kebab. Ale z sosem czosnkowym. Bez sosu czosnkowego nie. Ząbek czosnku. A to bo ostre będzie, chyba pikantne. O nie. Dlaczego ja nie zabrałam szczoteczki do zębów? Nie. No szybko gryź i przełknij. Tofu. No dawaj. Już to zrobiłam, ale jest obrzydliwe. Jeśli ja sama nie wiem? O Boże. Ulubiony aktor Izy? Boże. Dobra, 3, 4. Nie kurde. No powiedziałaś, że łatwe, no to Brad Pitt jest mega popularny. Jak? No ale to było łatwe, Filip, mogę się domyślać po moim ulubionym filmie. Ale ja nie oglądam Harry Pottera. Ale ja! Ja nawet nie wiem, kto... Proszę. Łyżka bardzo ostrej musztardy. Nareszcie coś dla mnie. Czekaj, już... Ale... Ja naprawdę nie udaję, mi to smakuje. Okej, ja wam wyznam coś o Filipie, że Filip ma taki syf w pokoju, że jak się tam wchodzi, jest kanapa, to jej nie widać, bo jest cała przysłoniona brudnymi ubraniami. Ej, no nie, bez przesady nie są brudne. Są brudne, są potargane, wszystko jest na tej kanapie, nie widać jej, żeby ona tam w ogóle, nie widać, że ona istnieje. Ja myślałam, że Lena ma syf, już nie gadam. Czasami kupuję jakieś czekoladki sobie w sklepie, potem zaglądam do lodówki i nic nie ma. Zaufajcie mi, nie ma dosłownie nic. Iza wyjada po prostu lodówkę. Wyjada. Jak kupię jakieś czekoladki, dzięki, znikają. Dzięki, Filip. Znikają. Super z ciebie, brat. No to prawda. Czym byście się zajmowali, gdyby nie było internetu? Ja bym śpiewała. Ja na bym żywo. Był trenerem personalnym. Moje zdjęcia na Instagramie, zanim nałożę na nie filtry, wyglądają bardzo źle. Więc na filmie mogę wyjść jak skończony idiota z jakąś dziwną miną, ale na zdjęciu muszę wyjść zajebiście. Zadanie. To prawdziwa czy zmyślona nazwa zespołu muzycznego? Dasz się nabrać? Rozwiążcie quiz. 1 Million Bulgarians. Nazwa tego zespołu jest zmyślona. Według mnie też, no bo nie znam, więc... Brudne dzieci Sida. Prawdziwa. Mroczne kruczęta galaktyki. Naprawdę istnieje. No co ty, taka nazwa musi istnieć. Twój wynik to 4 na 14. Więc ogółem, jeśli chcecie nas pobić, bo wiadomo, że nas pobijecie, to macie link w opisie do tego quizu. Więc wbijajcie na dół, do linku. Jak byłam mała, to miałam obsesję na punkcie wilkołaków i czytałam tylko o nich książki. To prawda, i mówiła, żeby kupić jej case'y na telefon z wilkami. Koce w wilki, to było jakieś porąbane. Ale to było straszne. Co was zawstydza? No to mnie zawstydza mój profil. A ja chyba należę do tych odważnych, nic mnie nie zawstydza. Wyznaję, że jestem strasznie strachliwa i boję się bardzo wielu rzeczy, na przykład igieł, pająków, horrorów też się boję, tak? No, ciemności, małych pomieszczeń. Ptasznika australijskiego. Weź, ble. No, dokładnie. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? A Filip, ty może masz u takiej samej płci?
Nie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Dobra, ja powiem tak, według mnie Filip, tak szczerze. Filip jest, no, przystojny. Nie no, ja nie wiem, ale też mi się wydaje, że chyba ja mam większe powodzenie. Poza tym Filip miał po prostu więcej szans, bo jest starszy. No to gdybym też ja prawda. Była w twoim wieku, to bym nie miał. To też prawda. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. I wpadajcie na nasze social media, które są podlinkowane w opisie. Instagram, TikTok i tak dalej. Wszystko jest w opisie. Wpadajcie. Pa, pa!